Słuchajcie, na stare lata nam odbiło. Wymyśliliśmy, że będziemy jeździć po bezdrożach Nowej Zelandii i Australii. No tak już mamy, że nie możemy usiedzieć na dupie. A ponieważ jest w kraju kilka osób, które są zainteresowane, jak nam pójdzie, więc będziemy na tym kanale zostawiać Wam nasze pamiętniki. Dzisiaj pierwszy odcinek o naszej próbnej podróży przez Australię. Zapraszamy. Australię trochę już znamy. Byliśmy tam ładnych parę razy, z tym, że zatrzymywaliśmy się głównie w miastach i jeździliśmy po utartych szlakach turystycznych. Tym razem mamy misję specjalną. Mamy odprowadzić kampera z Cairns na północy Queensland aż do Hobart na Tasmanii. To tak jakby przyjechać Stany Zjednoczone z północy na południe, prawie 4000 km. Z tym, że głównie po drogach asfaltowych, bo zjeżdżać nam w teren tym kamperem nie wolno. Ale to taka trochę wprawka dla nas na przyszłość, bo chcemy wtedy jeździć po nieutartych szlakach, drogach terenowych, szutrze i pełnych bezdrożach. Juch! I po 6 godzinach lotu już jesteśmy w Cairns. No ładnie, ale samo miasto nie powala. Plaży w środku miasta w zasadzie brak. No pożej dobrze, bo w wodzie krokodyle i parzące meduzy. Ludzie natomiast stadnie pławią się w darmowym, wielkim, miejskim basenie. O, to chyba polska knajpa czy coś? Lecimy teraz spać do hotelu. Z rana musimy odebrać kampera. No i oczywiście zacząć, jak mówią żeglarze, od ształowania. No dobra, lodówka pełna, jedziemy. A przed nami ponad 4000 km. A jeszcze dobrze byłoby coś ciekawego po drodze zobaczyć. O, kolejna niemal polsko brzmiąca nazwa. Babinda Boulders, czyli babindowe głazy. A całkiem to ładnie. No fajnie, rzeczka bardzo przyjemna. Ale jesteśmy w krainie, gdzie żyją podobno kazuary. Tych jeszcze na żywo nigdy nie widzieliśmy, no to trzeba chyba jednak poszukać. Tu, w Chiru National Park, podobno jest ich sporo. Już wiemy, żeby ich nie zaczepiać, jak wyglądają pisklęta i w ogóle. Ładnie tu, ale ani pół kazuara. A okazuje się, że kazuary to są bardzo inteligentne ptaszyska i po buszu się szlajać za żarciem nie będą. Już łatwiej jest wpaść na kemping i coś podeżreć. Jesteśmy w Petty Bay, bo Ineczka bardzo chciała obejrzeć kazuary. Kazuary chodzą po kempingowisku, lata za nimi cała grupa chińskich fotografów z najlepszym sprzętem możliwym w ręku. I takimi lufami. Takimi lufami. Także kazuary się udały na razie. Queensland to takie miejsce bardzo mocno tropikalne, w którym jest bardzo fajnie, jest ciepła woda, jest taka jak lubię. Natomiast problem z wodą jest taki, że w tej wodzie są rekiny, a jeszcze większy problem to są tak zwane morskie osy, czyli takie meduzy. Są to jedne z najbardziej jadowitych meduz, które paraliżują bardzo sprawnie, a jak się wpłynie w taką meduzę, to potrafią tak pobarzyć, że się umiera po prostu w szoku. Bo mają takie długie parzydełka po prostu. Mają. W związku z czym na takich plażach jak tutaj robi się takie miejsca do pływania, które są po prostu ogrodzone siatkami. Z pływaków wiszą siatki i te siatki zatrzymują i meduzy, i rekiny. Także z rekinem to nie jest aż taki straszny problem, to głównie raczej te krokodyle morskie. Jeśli no, jeszcze również krokodyle oczywiście. No, to grzejemy dalej na południe przez zielone, tropikalne Queensland, naokoło plantacje ananasów, bananów. Na każdej kiści bananów wisi taki przepiękny, sizalowy worek. Trzcina cukrowa.
No ogólnie rzecz biorąc, pięknie, zielono i dostatnio. Dotarliśmy do Balgal Beach, to jest taki darmowy kemping, na którym można się zatrzymać i przenocować. Można tutaj spędzić 48 godzin, to jest znowu tuż nad morzem. Właśnie nad głowami nam latają takie piękne czarne papugi z czerwonymi ogonami. I tu by trzeba było trochę opowiedzieć w ogóle o kempingowaniu w Australii, trochę również i w Nowej Zelandii, bo tak zwany freedom camping, czyli wolne kempingowanie, jest tutaj dosyć popularne. Chociaż ciągle mocno kontrowersyjne wśród rodowitych mieszkańców. No ale takie zrzeszenia kempingowców w obu krajach pracują ciężko nad tym, żeby różne miasta były RV friendly, czyli recreational vehicle friendly, i żeby były w nich miejsca takie, gdzie się naprawdę można spokojnie zatrzymać i jeżeli nie musisz się do niczego podłączać, no to możesz się zatrzymać na noc. Nasz kamper jest w pełni wyposażony, także my w ogóle nie potrzebujemy nic, nawet toalety, no ale z reguły tego typu miejsca zatrzymań, z reguły mają przynajmniej toalety. Pędzimy dalej. Przed nami coraz to bardziej sucho, ślady pożarów, prawdziwe pożary. Chcemy się zatrzymać na noc na wypatrzonym na mapie miejscu nad Alligator Creek, czyli rzeczce z krokodylami. Zobaczymy, czy nam się uda. No, to jest fajne miejsce, tylko że niestety naszą landarą tutaj nie zjedziemy. Także musimy jechać gdzieś dalej i szukać czegoś innego. Jesteśmy teraz w Caves, Capricorn Caves. Na Capricorn, kempingu. Na kempingu. Dlatego Capricorn, że jesteśmy dokładnie na zwrotniku Koziorożca. Tu nam się na kempingu bardzo podoba, ponieważ jesteśmy samiuteńcy. Mamy prąd, mamy wodę, mamy kanalizację, mamy bardzo ładne łazienki i prysznice. No, a przede wszystkim jesteśmy sami i niczym się nie musimy martwić. Jesteśmy zupełnie jak na dziko, a nie. A teraz zobaczymy, jak nam się ukazują jaskinie. Czy one się do czego wykładają, czy nie? No zobaczymy. Prezentacja wspaniałej akustyki w największej sali jaskini. No więc jesteśmy niedaleko Rockhampton i również niedaleko Yaphun, a to jest takie miejsce, w którym akurat w tej chwili są jedne z tych największych pożarów, o których pewnie słyszeliście w radiu i w telewizji. Wszyscy nasi znajomi nas tu bez przerwy wypytują i przestrzegają, żebyśmy uważali na te pożary. One są jakieś ze 30-40 km stąd, no ale oczywiście uważamy.
Dzisiaj zrobiliśmy sobie dzień cywilizowany, to znaczy przyjechaliśmy na kemping, na którym jak widać jest tysiące innych kamperów. Jest tu troszeczkę jednak inny sprzęt niż europejski. Większość kamperów, tak jak nasze, to są takie europejskie, powiedzmy, na niskich podwoziach, ale jest bardzo dużo sprzętu przystosowanego do jeżdżenia w terenie. Takie właśnie expedition vehicles jak ten, czy przyczepy, które są wysoko zawieszone. Wszystko na terenowych oponach, na terenowych kołach. No bo jak się już jedzie w tysiące kilometrów po szutrze i w terenie, i przejeżdżenie przez różnego rodzaju strumienie i wodę, i piaski, i po pustyni, i po plaży, no to trzeba mieć jednak sprzęt zupełnie inny niż europejski. Jadąc już od 2-3 dni w 35-stopniowym upale, nagle wjechaliśmy w burzę. Temperatura z 35 stopni spadła do 20, ale już wyjeżdżamy z powrotem na słoneczko. Teraz do Brisbane to już tylko rzut kamieniem, jakieś głupie 600 czy 700 km, a za Brisbane czeka nas dużo nowych atrakcji, ale o tym już w następnym odcinku.